Co mogę powiedzieć? Znowu to zrobiłem. Gothic. Gothic, gothic, gothic. Tylko jedno w głowie mam. Dzień dobry, ja jestem Kairos, a to jest nasza kolejna Zapchaj Dziura. To jest bardzo normalne, że Gothic robi zawsze największe wyświetlenie, ale sądzę, że nasze pogadankowe filmy są również bardzo fajną opcją i sprawą i ja zawsze mogę mieć tutaj z wami kontakt i dzielić się takimi myślami, gdzie jak się nagrywa film, a mówi się to na streamie, to tak bardziej wydaje mi się, że ktoś wpuszcza jednym uchem, a drugim wylatuje. Troszeczkę się zajobałem w akcji, bardzo was przepraszam, że nie poodpowiadałem na komentarze pod poprzednim filmem. Ja po prostu o tym zapominam, tak? Ja mam coś na zasadzie: hej, ludzie piszą komentarze, ale jest ich mało, bo cały czas je piszą. To ja im odpiszę za jakiś czas, kiedy będzie ich dużo, a potem zapominam. Tego nie robię. Obiecuję, że pod tym filmem się ustosunkuję do 80% co najmniej komentarzy, które oczywiście napiszecie, bo ja staram się, żeby ten kontakt jako tako po prostu był zachowany. Ale bardzo się cieszę, że nauczyliście się poniekąd zwracać uwagę na to, żeby lajkować ludziom propozycje, które piszą pod po prostu filmami, bo wtedy, jeżeli jakiś komentarz ma powiedzmy dużo lajków, to wtedy widzę, że dana propozycja po prostu ma taką jakby większą moc sprawczą i tak wtedy ja widzę, że okej, czyli więcej osób może po prostu coś chcieć, skoro ten komentarz jest dużo lajkowany po prostu. Także zostawiajcie komentarze też, ale zostawiajcie lajki pod tymi komentarzami, z którymi się po prostu zgadzacie, więc wydaje mi się, że będzie po prostu miło. Przykładowo Mister Smacznego tutaj napisał: może znajdź jakąś ekipę, by pograć w Among Us na odcinkach. 24 lajki. No i wtedy ja tutaj widzę, że dużo osób było czymś takim zainteresowane. Póki co to my akurat w Among Us gramy sobie na streamach, tutaj prawdopodobnie ten film teraz nagrywam 30 września, jest Dzień Chłopaka. Wszystkiego najlepszego, panowie. No i prawdopodobnie będzie jeszcze jeden strumyk właśnie z Kangur Kakao, na którym pogram sobie z wami pewnie też w Among Us, ale niewykluczone, że będę też częściej grał, tylko bądźcie na streamach na żywo, wtedy was zapraszam do gierek. A propos filmu na kanał, to się zastanawiam, czy to jest w ogóle warte zachodu, żeby to nagrywać na kanale. Szczególnie, że troszeczkę dużo bym się musiał z montażem napierdzielić i znowu człowiek nie ma tej pewności, czy to by się w ogóle jakoś fajnie oglądało, bo Among Us jest specyficzny, ja bym w sumie nie nazwał tego jakąś wybitnie fajną grą do oglądania, bo to w ogóle była gra, która przez 2 lata siedziała w internetowym undergroundzie i teraz dopiero w tym roku, od miesiąca z hakiem ponad, ona się tak wybiła na wyżyny popularności dzięki jakimś streamerom i to jest niesamowite i ludzie hejtują tę grę. Pewnie tylko dlatego, że jest popularna. Ale ja oczywiście nie będę w tym filmie mówił teraz o hejcie na popularne tytuły, bo to też jest w sumie temat do rozmów. Się też właśnie zastanawiam, czy te filmy nie robić tak, że ja opowiadam, co się w moim życiu dzieje. Czy może właśnie poruszać jakieś takie tematy z tym związane, różnego rodzaju, że to łączyć. Póki co jest jeden wielki rozpiździel. Ale co ja znowu zrobiłem? Znowu nagrałem Gothica. Złote Wrota. Robimy remake serii. No i kto by przypuszczał, że prawie 22 godziny po opublikowaniu tego filmu ranking według liczby wyświetleń, pierwsze miejsce wyświetlenia: Stonks, współczynnik klikalności wyświetlonych miniatur 8%, Stonks, średni czas oglądania 8 minut ponad, lekko z hakiem. Stonks. Ciekawe, czy nie dostanę żółtego dolarka za tę bluzę. Więc generalnie nastroje pod tymi Złotymi Wrotami są fajne, bo dużo wyświetleń. Prawdopodobnie już nawet teraz oglądacie ten film, to bariera nawet 200 pozytywnych ocen w górę została przebita. Ludzie tego chcą. Większość ludzi wciąż muszą mój kanał subskrybuje dla tego parszowego Gothica. Ale znowu zapytacie, dlaczego ja go nagrywam, skoro ja go szkalowałem. Słuchajcie, tutaj chciałem, żeby zadziałał pewnego rodzaju aspekt psychologiczny. Mianowicie, zawsze jak nagrywałem filmy z Gothica, to nigdy nie nagrywałem za bardzo tych filmów z kamerą. Laer Giol był takim małym, drobnym wyjątkiem, ale potem znowu od tego odszedłem i teraz znowu do tego powróciłem. A trochę mój styl bycia od tego czasu się również zmienił, bo powiedzmy, że ja postaram się edukować troszeczkę na pewien sposób tych widzów, którzy subskrybują nie tylko i wyłącznie dla filmów z Gothic w nazwie, żeby im też pokazać się o tej takiej bardziej fajnej strony. Wiecie, nie chcę nagle mówić, że o, ja fajny chłopak jestem, mam fajny content, bo to po prostu źle brzmi, jeżeli ktoś tak cały czas mówi o sobie w superlatywach. Powiedzmy, że chciałbym pozwolić ludziom, by się do mnie przekonali jako też osoby od innej strony, a poniekąd nawet na pewien taki nostalgicznym pułapie wrócić do Złotych Wrót, które kiedyś nagrywałem te 5 lat temu i tę serię usunąłem, żeby tak powiedzmy od podstaw coś zacząć robić z powrotem, wiecie, cegiełkę dokładać. Może pójdę, nagle wyskoczę w popularność, jak to się na przykład z Among Us stało, tylko gruntem jest tutaj powiedzmy dobra reklama, żeby te też moje filmy do większej ilości osób zaczęły docierać, bo tak samo Among Us, dlaczego było w undergroundzie? Bo zrobiło tą grę nieznane studio.
i nikt nie znał tej gry, nie mieli dobrego marketingu i powiedzmy, że może u mnie na kanale też jest problem, bo nie ma tego dobrego marketingu, żeby był target taki bardzo szeroki. A skoro ten Gothic robi największe wyświetlenia, to taki trochę komedyjkowy, jajcarski sposób jakby prowadzić te Złote Wrota, cały czas też opowiadać o innych rzeczach, a nie skupiać się tylko Gothic, po prostu żeby te serie były takimi pogadankami z Gothiciem w tle. Ale żeby ludzie widzieli moją twarz, widzieli jaką osobą jestem. Bo YouTube teraz taki jest, trzeba się pokazywać mimo wszystko i to już jest, powiedzmy, pewnego rodzaju standard poniekąd. Intrygujący jest na pewien sposób też komentarz od Kuby, który otrzymałem pod Złotymi Wrotami, z którym się zgadzam w 100% i pozwólcie, że go teraz przytoczę. Powiem tak, śmiesznie się ogląda jak filmik robi o wiele więcej wyświetleń tylko dlatego, bo jest to Gothic. W pewnym sensie jest to też przykre, bo widać, że więcej osób łączy twój kanał wyłącznie z tą grą. Należy do osób oglądających większość serii na twoim kanale i patrząc jak mają wyświetlenia w porównaniu do wszystkich filmów, które mają w tytule słowo Gothic, robisz na innych filmach, mam przeczucie, że właśnie widownia utrudnia jakikolwiek rozwój kanału. Niestety, można to często zauważyć na innych mniejszych kanałach, gdzie twórcy jest przypisana gra, seria gier. Mam wielką nadzieję, że sytuacja się kiedyś zmieni, a filmiki z obojętnie jakiej gry będą robiły przynajmniej porównywalne do Gothica ocenki. Pozdrawiam cieplutko. Kuba, może oglądasz ten film, może nie, ale ja ciebie również bardzo pozdrawiam i napisałeś prawdę, no serio. Powiedzmy, że kiedyś mi w ogóle dano łatkę ciekawostkarza od Gothica, tak? Bo to w sumie od ciekawostek w ogóle mój kanał jakokolwiek wystartował, żeby cokolwiek miał do kogo gębę ja otworzyć. No i od tamtej pory zrobiło się generalnie tak miło, że przynajmniej dostałem łatkę gotikowca, czyli że mogę nagrać po prostu jak gram w Gothica i też to ludzie oglądają, choć zgaduję, że jakbym nagle rzucił jakieś ciekawostki, to znowu by był boom rzędu ponad 10 tysięcy wyświetleń, ale ja naprawdę nie chcę za bardzo tego robić, bo nie jestem, powiedzmy, dziwką na wyświetlenia, ale chciałbym, żeby po prostu było miło. Będę się starał edukować oczywiście tym Gothiciem, ale też jak jest Gothic, powiedzmy, na kanale na serię, to na streamach nie gramy w Gothica, bo teraz jest ankieta i prawdopodobnie pogramy w najbliższy piątek o 20, czyli 2 września. Gierka, która wygra w ankiecie, a prawdopodobnie będzie to Medieval Dynasty, bo jest ona w top 3 i tam zresztą dam nawet linka, bo do czwartku ta ankietka sobie potrwa. Więc ludziska, ci, którzy nie oglądacie mnie tylko i wyłącznie dla Gothica, czy też może ci, którzy żygają Gothiciem, powiedzmy, nie chcę trochę, ale muszę, choć z drugiej zaś strony też mnie aż, jakbym bardzo chciał grać w tego Gothica, bym go po prostu nie nagrywał, tak? I to jest takie najprostsze, co mogę po prostu powiedzieć, więc zobaczymy, jak mi to wyjdzie, takie pseudoedukowanie, zachęcanie, że jestem też fajną osobą, a niekoniecznie tylko grą, bo widzicie, że jest taki dziwny proceder, że po prostu każdy film się dobrze klika, który ma nazwę Gothic i... Ale to też jest kwestia tego, jak kiedyś opowiadałem na innym filmie, możecie zobaczyć, to jest w kartach, nie widzieliście, gierki, a YouTube, to w sumie po poprzednim Zapchaj Dziurą też ten temat poruszałem, że tu jest wiele takich, powiedzmy, elementów z zewnątrz, które wpływają na taką całość i można by było gadać i gadać i gadać. Ale ja wam dziękuję dzisiaj za uwagę, bo te filmy nie mogą być zbyt długie, 10 minut to jest, myślę, takie maksimum. Piszcie swoje komentarze, dawajcie propozycje na następne filmy, poruszmy jakąś burzę mózgów, ja z chęcią wam podpowiadam na komentarze, piszcie co wy uważacie, no i zostawcie jakąś ocenę. Dziękuję wam ślicznie za to, że byliście dzisiaj ze mną i do zobaczenia na innych materiałach, czy transmisjach na żywo. Bajo!